Cześć Wam, tu Ewka z okturejkawa.com. Dzisiaj łączę się z Wami, żeby przedstawić Wam fajny sposób na spędzenie czasu z dziećmi. U nas właśnie zaczęły się ferie i całe 2 tygodnie mój Dominik będzie z nami w domku od rana do wieczora. Szczerze mówiąc, przyzwyczaiłam się już do tego, że jednak spędza on większość, połowę dnia w przedszkolu, dlatego trochę jestem przerażona faktem tych 2 tygodni w domu. Dzisiaj pokażę Wam, jak z domowymi sposobami zrobić piaskolinę. Cześć Wam z powrotem. Do przygotowania piaskoliny będziemy potrzebowali skrobię ziemniaczaną, piankę do golenia i trochę płynu do naczyń. Pięknie, zaczynamy. Zaraz się ładnie rozwalamy na stole mąkę ziemniaczaną. I wysypujemy ją całą. Do tego dodajemy piankę. No, nie będzie ciężko. O, i mieszaj teraz to wszystko. Rejką. No, rączką, wszystko mocno, tak mocno. Dodamy płynu. Wszystko według uznania, znaczy nie według uznania, tylko no, na tak zwane oko. Patrz, o, tak mocno, o. Ale fajnie, przyjemnie. Wera, a ty? Nie? Dobra, ale pachnie, co? Tak. Żeby piaskolina była kolorowa, wystarczy tylko dodać barwniki spożywcze. Niestety u nas w naszej małej miejscowości takiego czegoś nie ma. A nie byłam. Jeszcze. Dodam jeszcze. Jupi! Możesz puścić to. Jeszcze trochę. I dalej. Gniatamy. Werka, a ty co, nie? Bawi! No pokaż ładnie, jak robisz rączki, jak pracują ładnie, tak? Cześć! No my bawimy się dobre 10 minut. Póki co dzieciaki się nie nudzą, więc polecam tę zabawę. Polecam też ubranie się odpowiednio. Ubrałam trochę szerokie rękawy, jest troszkę niewygodnie, ale ogólnie jest genialnie. Dominik troszkę brzydził się na początku dotykać tej mąki z tą pianką. A teraz fajnie się bawi Dominik? Fajnie jest, nie? Super! Dzieciaki ciągle się bawią, a ja uciekłam, żeby dokończyć Wam opowieść o piaskolinie. Myślę, że jest to dobra zabawa dla dzieci tak od 2 roku życia. Teraz na przykładzie mojej Weroniki uważam, że jest ona troszeczkę za mała, bo trzeba z nią po prostu siedzieć i się bawić. Nie zostawię jej samej, żeby bawiła się, bo może to zjeść, czy nie wiem, różne rzeczy zrobić. Więc polecam dla dzieci od 2 roku życia. Niesamowita frajda, dzieci dotykają, czują. My co prawda zabawę piaskoliną skończyliśmy już dosyć dawno temu, a teraz chcę Wam powiedzieć o plusach tej zabawy. Po pierwsze, jest ona łatwa i tania w wykonaniu. Można co prawda kupić chociażby piasek kinetyczny, ale jest on drogi, no i moim zdaniem uważam, że szkoda dzieciom zabierać możliwość wykonania czegoś samemu. Plusem kolejnym jest to, że jednak dzieci poświęcają sporo czasu na zabawę piaskoliną. Cieszą się, dotykają, co jest właśnie kolejnym plusem, gdyż kształtują swoje zmysły i mam na myśli zmysł dotyku. Minus, chyba jeden. To jest to, że to jest brudno po tej zabawie, więc przemyślcie dobrze, wybierzcie dobre miejsce na tę zabawę. Ja wybrałam łazienkę, więc po zabawie wystarczało tylko pozamiatać i ubyć podłogi. Mam nadzieję, że moje nagranie zainspirowało Was do samodzielnego wykonania razem ze swoimi dziećmi piaskoliny. Gwarantuję Wam fajną zabawę. A poza tym zapraszam Was na blog okturejkawa.com. Buziaczki. Pa!